Nie wiem, czego wy tam dodajecie, ale klienci po prostu uwielbiają wasze burgery. Nasz tajny składnik to miłość. Brawo! Zarząd uczynił was szefami. Jest tylko jeden problem. Musicie podzielić się wynagrodzeniem. Świetnie! Zarząd liczy na ściślejszą współpracę. Jest tylko jeden problem. Musicie podwoić produkcję. Pięknie! Zarząd chce, żebyście zostali dyrektorami. Jest tylko jeden problem. Nadal macie serca. Kolejne wieści. Potentaci Gumball i Darwin Watersonowie sprzedali udziały w Joyful Burgerze za sumę 4 miliardów dolarów. Nasz reporter został zaproszony do ich nowej posiadłości. Jak się czujecie jako bogacze? Normalnie. To znaczy, dom jest spoko, ale trudno się porozumieć na odległość. Gumball, możesz mi podać sól? To pytanie zadałem tydzień temu. Jedną chwilkę. Proszę, o co pytałeś? Co was natchnęło, żeby zainteresować się żywieniem w sieci fast foodów? Cóż, wszystko się zaczęło, gdy mój tata zapragnął spróbować tajnego burgera i... jakoś tak nas poniosło. Ale nie ma sensu zmieniać głosu, jeśli się nawet nie włożyło maski. Tato, frytkownica jest włączona? Możecie robić, co chcecie, nie puszczę pary z ust. O, dobrze wiemy, że sami nie damy rady zmusić cię do mówienia. Dlatego sprowadziliśmy jego. Nie! Tylko nie Bergi! Co wy robicie? Nie! Bergi nie może się pokazywać zdaniami konkurencji! Przestańcie! Nie mogę stracić pracy! Mam tylko 37 innych! Błagam! Bergi nigdy by nie zdradził firmy! Bergi jest przyjacielem wszystkich dzieci! No co? Przecież tak się robi na Getsy. Każde dziecko to wie. No dobra, sam tego chciałeś. Nie, nie wolno ci jeść palców Bergiego! Powiem wam! Istnieje tajny burger, ale tylko ci mogą poznać jego nazwę, którzy zjedzą po burgerze z każdego Joyful Burgera w mieście! Dobra, ale w jedną godzinę! Mieli sensowną obniżkę! Niech to, trzeba będzie biec. Nie! Spokojnie, panie tato! Sieć fast foodów zaśmiecająca okolice okazała ci litość. Kolejny lokal jest po drugiej stronie ulicy. Tak jak mówię! Nie! Chyba czuję spaleniznę. To dobrze!